Jestem właśnie na parkingu. Tak wam pokażę go mniej więcej teraz. Tu jest ulica za mną Kościńskiego. Tam jest Sochaczew z tej strony. Tutaj mamy Łowicz. To jest droga z A1. Jak można się tu dostać? Tutaj mamy w tle wodę. Przełączę się na tył, zobaczycie, jak jest parkingiem. Tak to więcej wygląda. Ogólnie, słuchajcie, na Łowicku jest zakaz wjeżdżania samochodami. Dotyczy linii brzegowej i od lustra wody. Tutaj była nawet swego czasu walka, jeśli chodzi o postawienie tego zakazu wjazdu. Ale jest, dzięki temu na brzegu jest porządek większy. Nie jestem pewny, czy osoby, które są chodzące, nie będą jednak musiały zostawić samochodu na górze. To wszystko też będzie zależało od tego, jak będą wylosowane sektory, stanowiska przez was. To się w trakcie już wszystko ustali i zrobi tak, żeby było dobrze. Rozmawiałem z prezesem okręgu Skierniewice. Poinformowałem go, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zawody dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych poruszających się na wózkach. I prezes wie o tym. Zostało też to napisane w prośbie o zwolnienie z opłat na wędkowanie w dniu 2 października, sobota 2 października tego roku. Dostałem na to zgodę, żeby te zawody przeprowadzić właśnie w takiej formule, w takiej formie, jak to wygląda. Ja teraz idę tutaj, żeby wam pokazać, że w razie ktoś wylosuje stanowisko numer 1, tu oczywiście jest dużo błota, dużo gliny, bardzo bym powiedział nawet dużo, więc nie wiem, czy będzie możliwość się przebicia, się zorientuję sobie jeszcze. Po prostu z tej asfaltóweczki wjechać na stanowisko numer 1, stanowisko numer 2, czy nawet numer 3. A to choćby dlatego, żeby tej linii brzegowej nie bez powodu nie rozjeżdżać. A to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało samego drugiego. Jeżeli zacznie dopadać nam w ciągu najbliższych dni deszcz, no to może być troszeczkę, że tak powiem, nieciekawie. A jakby się kto zakopał, to zarówno ja, jak i Wiesio będziemy mieli samochody takie, które mogą cztery kapciochy załączyć. Linki są, więc się kogoś pociągnie. Ale nie przewiduję takiego rozwoju sytuacji. Ja się teraz przerzucam na ujęcie z drugiej strony kamery. I widzicie, jest troszeczkę tutaj błotka. Tutaj można niektóre rzeczy ominąć. Tutaj ktoś, widzę po prawo, tam jakiś karpiarz przyjechał z skuterkiem sobie. Skuter sobie postawił. Namiocik rozłożył i będzie wędkował. No dobrze, może dalej nie będę szedł. Spróbujemy to zrobić tak, żeby było dobrze. Ja będę teraz wracał już z powrotem, bo trochę usiadłem kawałka drogi. Nie będę przedłużał. Teraz idę na Łowisko, spotkam się z Adamem. Poustalamy sobie parę rzeczy, co gdzie ma stać, żebyśmy byli na wasz przyjazd 2 października po same zęby uzbrojeni. A więc gotowi na wasz przyjazd. A podniecony jestem jak przedszkola, który dostał resoraka. Będzie fajna zabawa, liczę na to. Ja to wiem, że będzie fajnie, dlatego że wy przyjedziecie i będziecie filarami tej fajnej imprezy, ostatniej w tym roku imprezy, przynajmniej takiej dla nas. Idę na dół do Adama. My tu już jesteśmy z kolegą Adamem, z kolegą Włodkiem. Tutaj chłopaki obstawiają informacje, przybierają informacje o zawodach kołowych, które będą mieli w ten weekend. Na nasze zawody tak samo będzie tu poinformowane. Tutaj przejdę, zaraz wam przerzucę kamerkę, pokażę mniej więcej, jak to wygląda cały ten brzeg tej wody. Na odprawie sobie pewne rzeczy ustalimy, takie, które nie... Śmieci będą jutro zabrane. Nie masz, o, śmieci będą zabrane, śmieci akurat nie filmujemy póki co. W ulicy rozniosły brzydki widok. Na odprawie tam takie informacje, które nie wchodzą w zakres regulaminu, wam podamy. Jak właśnie, jeśli chodzi o parkowanie tutaj autami i wiele innych rzeczy. Chodzi o to, żeby to było ładnie, pięknie i powabnie i nikomu nie przeszkadzało. Aha, właśnie dowiedziałem się tu od kolegi Adama, że jest to co? Pożwirowe, tak?
Tak, to jest po gliny. Po glinowe, po kopalni gliny, w związku z powyższym dno jest miękkie. 2,5 metra, 3, 4 metry w zasadzie, nawet 5, tak? Zaczyna dno schodzić do 2 metrów. Więc mniej więcej tak, no, na federek jest idealnie do pociśnięcia, na sławiczek również. Mam nadzieję, że wiatr nie będzie, jakiś bóg jak duży i damy sobie radę. Jestem z prezesem okręgu, cześć Adam, Koła, przepraszam, wędkarskiego. Cześć Norbert, witam Cię bardzo serdecznie, witam wszystkich wędkarzy, którzy tu się zgłoszą. Czekamy na Was, mamy tutaj przygotowany już brzeg cały, wycięty, bardzo się cieszymy z Waszego przybycia i myślę, że pogoda nam dopisze, także wędkowanie będzie super. Będzie super, tu nas wspiera koło PZW Sochaczew Miasto, właśnie prezesuje koło kolega Adam Barański i będziemy działać, będzie catering, fajna obsługa koła, powinniśmy się poradzić, będą wolontariusze. Że czekamy na Was 2 października, a my tutaj dalej zawijamy rękawki i działamy przy jej organizacji zawodów. Tak, bardzo dziękuję, zapraszamy. Zapraszamy. Wstępie mogę powiedzieć, że widzimy się 2 października tutaj na Zalewie Boryszewskim. Dam markera, dam linka, żebyście przypadkiem nie pojechali na drugą stronę zalewu, do którego to nie ma dojazdu fizycznego, tak naprawdę, bo tej drogi tam po prostu fizycznie nie ma. No więc od Kościńskiego, tak jak pisałem Wam w zastępnych informacjach, to gdyby ktoś jechał z Warszawy, dostało się przez Sochaczew, to po skręcie w prawo, na rozwidleniu musi się udać jeszcze raz w prawo. Będą takie widły, po skręcie w prawo z głównej ulicy, będą widełki, na nich trzeba się kierować w prawo, a nie w lewo, tak jak Wam pokażę prawdopodobnie mapa Google. Jeszcze raz mówię, postawię markera, dam współrzędne, tych współrzędnych się trzymajcie i na pewno dojedziecie na miejsce. A ja teraz się żegnam i ściskam mocno. Hej, cześć.